Hejka, kochani, przychodzę do was z moją ostatnią pracą, z moim ostatnim dzieckiem. Jest to księga gości, którą już mieliście okazję oglądać. Jest to album, jakby do kompletu, jeszcze do tego dojdzie kartka. Na kartkę najprawdopodobniej nakręcę osobny filmik, że tak powiem, cały etap, kiedy ją wykonuję. Jest to księga gości, oczywiście weselna, ślubna. Całość jest wykonana, moi drodzy, z Aleja Róż, magiczna kartka. Najukochańsza moja kolekcja ostatnio, jeżeli chodzi o ślubne akcenty, to po prostu dla mnie wymiata, bo to są moje kolory, to są kolory ziemi, bladości, różu i tak dalej. Może kwiaty nie są moją najmocniejszą stroną, nie kocham się w kwiatach bezwzględnie, ale akurat w tej kolekcji, że tak powiem, te kwiaty robią pracę, ponieważ jest tak piękny obraz tych kwiatów w tej kolekcji. Uważam, to jest moje zdanie, że powinno się używać jak najmniej dodatków odwracających uwagę od tych kwiatów, od tych motywów, które są tam wplecione w te kolekcje. I powiem wam szczerze, że muszę tutaj poprawić, widzę, podkleić, okej. I powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o takie ślubne, to na dzień dzisiejszy mój must have i muszę mieć zawsze w zapasie te kolekcje, gdyby wypadło mi zrobić kolejny taki zestaw ślubny. Może zacznę tak. Księgę już mniej więcej oglądaliście. Moje tasiemki spadły. Księgę już mniej więcej oglądaliście. Jedyne co dołożyłam, to narożniki. Jest gaza, glossy akcent, troszeczkę brokatu i napis księga gości. Papier, mówiłam, jest to papier do drukarki laserowej 250, więc papier zacny. Moje otwarcie jest zamontowane i tak jak mówiłam, musi być to spod spodu, nietypowo, tak jak lubię, więc księga gości jest już skończona. Idziemy dalej, bo w ogóle to ślubię za tydzień. Idziemy dalej i tu wam pokażę album. Album jest, ktoś powie, 4 strony. Ha. Postawiłam, wiecie co, bo kiedyś zrobiłam go jakby troszeczkę większy, bo zrobiłam okładkę, zrobiłam 16,5 na 16,5, dlatego żeby karty zrobić 15,5 na 15,5, ponieważ założyłam, że zdjęcia, które mają tu wejść do tego albumu, to są zdjęcia 15 na 10, i takie zdjęcia się tu mieszczą. Ja obliczyłam, że przy dobrych lotach, przy dobrych takich twórczym podejściu właściciela, tych zdjęć wejdzie ponad 50. Ponad 50, zaraz wam pokażę dlaczego. Są tylko 4 strony, jak widzicie, na Hindenhinge, ale tu widzicie, jest skrytka. I tu też jest skrytka. Klej mam przyklejony do paznokcia. Haha. I tu też jest skrytka. Postawiłam na taką jakby dowolność. Zaraz wam wszystko pokażę. Zapięcie jest szkatułkowe, jest zapożyczone jakby z drewnianych szkatułek. Ja kupiłam sobie na zapas takich zapięć tego typu, różnych gatunków, żeby mieć żadnych zbędnych ozdób. Jak sami widzicie, ten papier robi swoje. Ja tu pod spód podkleiłam, ponieważ ja korzystałam na okładce, korzystałam z papieru 15 na 15, to podkleiłam takim kremowym papierem jeszcze pod spodem. Całość jest wyłożona czarnym papierem, podkleiłam kremowym, żeby te 15 na 15 mi tu ładnie weszło i żeby nie było jakichś takich dużych przepaści na czarnym papierze. Z boku drobna ozdoba, symbolicznie koniczynka na szczęście, serduszko, pióreczko, koronka jest oznaką jakby, że ma się to starzeć, ma się to tak mieć do końca życia, koronki są wieczne, no i chwost papierowy, który sama zrobiłam,
Także to jest ozdoba, tył jest taki jak przód i to jest ozdobą. Nie wyobrażam sobie w moim mniemaniu, pamiętajcie, nie wyobrażam sobie, żeby taki papier jeszcze czymś zapaciać. Samo okucie już daje naprawdę mega efekt, a gdybym jeszcze tu jakieś dodatkowe, nawet zastanawiałam się nad tym dędadełkiem, ale stwierdziłam, że dam takie dędadełko i niech będzie jakby zewnętrzną ozdobą. Jak widzicie, jest dość grubaśny. On ma tu 8 cm, ma grzbiety mają tu po 8 cm, więc jest dość grubaśny, żeby mogli sobie to rozmieścić i to się, żeby to się po prostu, żeby w ten album to wszystko weszło. Żadna skomplikowana konstrukcja tego albumu, po prostu się go otwiera i jest pierwsza kieszeń. Pierwszą kieszeń jest na wysokość centymetra, czy nawet półtorej. I w pierwszej kieszeni są maty. I tych mat tutaj ja wsadziłam. Oczywiście są z naklejkami. Yes, sweetheart. Tego typu napisy są na tych kartach. I to są karty na zdjęcia. I to jest... Zdjęć wejdzie, już liczymy. Bo nawet powiem wam szczerze, że nie liczyłam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 zdjęć tylko w tych kartach. Liczę, że w momencie, kiedy dojdą te zdjęcia, tych kart tu jest tak na pół centymetra, więc jak dojdą zdjęcia, zresztą widzicie, jak dojdą zdjęcia, jest gdzie jeszcze, żeby to się pomieściło. Jeżeli nie, to każda z kart, są cztery karty i każda z kart ma boczną kieszeń. I teraz tak, te najbardziej strojne strony zostawiłam. Naprawdę nic nie dawałam takiego. Tu zostawiłam, tu wkleiłam taki bilecik, żeby mogli sobie datę ślubu na przykład wpisać. Te najbardziej strojne strony zostawiłam, bo jak wejdzie tu zdjęcie, zobaczcie, to akurat ten wzór pięknie zostanie. Więc nie paciałam tu niczym. Naprawdę dla mnie to by było bez sensu. Dla mnie. Zrobię jak uważają. W każdej kieszeni są po dwa takie tagi. Każda kieszeń ma dwa takie tagi. Do tego ja was troszeczkę oddalę, żebyście mieli... O! Po dwa takie tagi w kieszeni. Ale do tego jeszcze przechodzimy do następnej strony. I na przykład ta strona wygląda tak. Są dwa. Dwa flapy tak, dwie klapki i dwie klapki tak. Mało tego. I to jest wszystko na glossy, te wszystkie kwiaty, to wszystko jest na glossy accent. I teraz popatrzcie sami, czym tu paprać, jak ten papier robi wszystko, więc tu nie ma sensu. Tu zobaczcie nawet na tą, zaraz, bo, aha, jeszcze wam pokażę. I to, te boczne są wyciągane. Czyli tu są dodatkowe zdjęcia. I teraz... Patrzcie, jak jest taka strona, to co tu paprać? Tu akurat będą musieli sobie dociąć zdjęcie, ale co tu paprać, powiedzcie? Czym tu paprać? Bo dla mnie to jest bez sensu. Ja wam to pokazuję, żebyście po prostu zrozumieli, dlaczego ten album nie jest tak bogato wyzdobiony, bo dla mnie to nie ma sensu żadnego. Takie małe bileciki jedynie tu poprzyczepiałam, żeby mogli sobie zapisywać albo datę, albo nazwisko osoby, która jest na zdjęciu. Także każda kieszeń ma dwa dodatkowe tagi. Tu jest ta sama historia, więc zostawiłam. Te różyczki są wszystkie na glossy accent. Tu jest otwierana znowu i wyciągana. I znowu dwa tagi są też w kieszeni dodatkowo. Przekładamy. Znowu jest pusta, jak widzicie. Tu jest zupełnie pusta, dlatego tu jest bilecik. I znowu są dwa tagi. Otwierane, ale tu dodatkowo jest jeszcze tak. I teraz na sam koniec tego albumu jeszcze jest otwierana. Taka. I ja tu do środka wsadziłam jeszcze maty na zdjęcie. Także mają dowolność naprawdę olbrzymią. Album nie jest... Mi się podoba.
Nie wiem jak właścicielce, nie wiem, naprawdę nie mam bladego pojęcia, nie pokazywałam jej, zresztą nikomu jeszcze nie pokazywałam jak ten album wygląda, wszyscy widzieli go tylko z zewnątrz, a na ten czas mieliście okazję go zobaczyć wewnątrz. Powiedzcie, co myślicie o takim rozwiązaniu? Ja postawiłam na mniejszy album, ale z dużą ilością zdjęć takich, żeby właściciele nie musieli drążyć, co oni mają z tym albumem zrobić. Oni mają wkleić tam zdjęcia, a papier miał zrobić swoje. I ja mam nadzieję, że zrobił. Także moją pracę, jeżeli chodzi o miesiąc październik, zaliczam. Do zobaczenia. Zobaczymy się za niedługo, bo my się bardzo często ostatnio widujemy i będziemy się często widywali. Zamykam ten projekt, robię jeszcze kartkę, pokażę, zrobię filmik osobny na kartkę, jak to mam w zwyczaju, więc się widzimy za niedługo, a na ten czas macie album i księgę gości do kompletu. Mam nadzieję, że będą zadowoleni. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy, nie chorujcie, bo panują straszne wirusy, nie chorujcie, bądźcie kreatywni i jak zawsze zapraszam do swojej zabawy. Piszecie coraz piękniejsze maile, nie nadążam odpisywać, staram się, nie gniewajcie się, jeżeli wam nie odpiszę, ja przyjmuję do wiadomości wasze maile, wierzcie mi, że każdy z was dostanie kartkę, na razie trzymajcie się ciepło, pa pa.